zdecydowanie, że przystępując i uchwalając tę uchwałę, zamykamy budowankę. Nie jest to prawda, podkreślam, nie jest to prawda. W tym budynku żadna szkoła nie istnieje. Po drugie, od 2 lat, jak to jest. Po drugie, panie radny, jeśli pan ma, powoływał się pan na słowa, że miasto ma w swoim zarządzie inne budynki szkolne. Podkreślam, ten budynek nie jest własnością miasta. Jeśli pan ma jakieś uwagi, jakieś propozycje co do funkcjonowania tego budynku, proszę to zgłaszać panu staroście. Ma pan kolegów, którzy w powiecie są radnymi, proszę im poinformować o swoich pomysłach i panu staroście nie przekazać ani nam, ponieważ nie my jesteśmy z tego budynku zarządcą. Pan burmistrz Bezas, proszę. Chciałem mniej więcej powiedzieć to, o czym pani przewodnicząca już powiedziała, tak? Bo pan jakby w kosmosie gdzieś w ogóle latał, tak? Opowiada pan, że nasza uchwała umożliwi zamknięcie i to już będzie koniec budowlanki. Ta budowlanka od 2 lat jest na ulicy Koszalińskiej, tak? Jest połączona tam zespół szkół mechanicznych, czy masz tam technicznych. Nazywa. No ja rozumiem, że pan mieszka na zachodzie, być może pan tam nie jeździ w tamte tereny, ale jako radny pan powinien, nie jest radnym osiedlowym, tylko radnym miasta, więc powinien pan wiedzieć, co się w mieście dzieje. I tutaj rzeczywiście wychodzi to, że pan krótko jest w Szczecinku, no ale jakoś panu zaufano. Ja chciałem się spytać, czy pan był przeciwny temu, żeby budynek policji, która wyprowadziła się do nowego budynku, przekształcić na mieszkania, bo sobie nie przypominam, czy pan wtedy rwał szaty. Może trzeba było czekać, tak? Zostawić takiego strupa z powybijanymi szybami i niech sobie czeka na kolejne lata, bo może na przykład za parę lat będzie większa formacja policji, tam będzie im za ciasno, tak? I trzeba będzie jakiś kolejny budynek dla policji. A myśmy wzięli i głupio żeśmy zezwolili na to, żeby tam mieszkania powstawały, tak? A tam był przecież budynek przeznaczony dla policji, dla administracji rządowej. I tak powinno zostać na lata. Dlaczego mieliby tam nie płacić podatków nam, a budynek sobie nie miałby tam straszyć? Przecież my nie wiemy, co będzie za 20 lat. Jak będziemy dążyć w stronę państwa policyjnego, to będzie policji coraz więcej potrzeba. Także to patrząc perspektywicznie, nie należało na to zezwalać. Pan radny Marek Krudziński, później pan radny Jacek Pawłowicz. Szanowni Państwo, no, już po raz kolejny przywoływany jest rok 2015, w którym to definitywnie zakończyło się działalność tak zwanej budowlanki. I ta szkoła, oczywiście były jakieś tam pomysły, tak jak pan radny Pawłowicz mówił, były pomysły ze strony pana starosty, żeby tam prowadzić Politechnikę Koszalińską. Prowadziła się gdzie indziej, mają gdzieś indziej jakieś tam swoje koncepcje. To jest suwerennie działająca wyższa uczelnia i jej wydziały mogą powstawać w miejscu takim, gdzie rektorowi, dziekanowi wydziału czy rektorowi uczelni jest po drodze, mówiąc oficjalnie. Natomiast my nie będziemy wyznaczali komuś, co on ma robić. Świetne są zawsze sformułowania, przepraszam za drobną uszczypliwość. Może byśmy sprowadzili jakąś uczelnię i może byśmy kogoś tutaj wprowadzili. No, jeżeli rozmawiamy w takich kategoriach, to zawsze będzie, mamy coś do zrobienia i kiedyś do zrobienia. Jeżeli mamy działać na konkretnym materiale, a w tym momencie jest to plan 28.1a, to działajmy i mówmy konkretami, a nie coś kiedyś. Coś i kiedyś to są rzeczy, które są nieokreślone. I one nie będą określone, w związku z tym dlaczego mamy pracować nad czymś, co jest nieokreślone. Tu mamy konkretną prośbę starostwa o to, żeby umożliwić dopuszczenie do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej. To nie są pojedyncze domy, pojedynczych osób, pojedynczych rodzin, tylko zabudowa wielorodzinna, czyli wiele osób może tam mieszkać. Proszę Państwa, popatrzmy na to perspektywicznie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie określić w bliższej jednostce czasowej, kiedy realizacja planów, bo pan radny Betka być może ma jakieś plany, które mógłby podsunąć panu staroście, kto mógłby tam zainwestować, jaka wyższa uczelnia i w jakim bliższym terminie czasowym, może wtedy proszę tutaj określić i pan starosta się do tego przychyli i my wtedy zmienimy na przykład formę uchwały i powiemy, dobrze, zostajemy przy możliwości pozostania terenów edukacyjnych, bo w przeciągu najbliższego roku akademickiego, czy 2 lat akademickich, będziemy mieli taką, a nie inną wyższą uczelnię. U nas wyższe uczelnie
które będą pracowały 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, to jest, proszę Państwa, utopia. I możemy to powiedzieć tu i teraz. Jeżeli ktokolwiek marzy o tym, żebyśmy stali się naprawdę centrum akademickim, takim jakim jest Koszalin, Poznań, Wrocław, czy jakiekolwiek inne miasta akademickie, to proszę Państwa, to są marzenia. To są marzenia, które są nie do zrealizowania. Bo w dużych miastach akademickich mamy coraz większy problem z uczelniami. Poprzez to, że pojawiają się różne inne tak zwane wyższe szkoły, to te duże uniwersytety czy politechniki mają problem z naborem dla studentów. Fajnie by było, gdyby w Szczecinku było miasto akademickie i mielibyśmy tutaj 3 czy 4 uczelnie, które by kształciły ludzi. Ja na przykład chętnie bym tutaj pojawiła się jakaś uczelnia medyczna do kształcenia pielęgniarek, ratowników medycznych, bądź kogokolwiek. Była próba pozyskania tutaj Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, otwarcia zamiejscowego wydziału pielęgniarskiego. I spaliła na paletę. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. No właśnie o tym mówimy, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, pan radny też pewnie pamięta, że była w Szczecinku szkoła pielęgniarska. Była. Był przyszedł czas, że starostwo podjęło taką, a nie inną decyzję. A w tej chwili wracamy do tematu i szukamy tych spraw, tak? Szukamy możliwości, żeby taką szkołę z powrotem otworzyć. Podobna sytuacja może być tutaj. I teraz tak, chciałbym, dziękuję bardzo, że pan radny Ogrodziński tutaj powiedział coś o marzeniach pana burmistrza, bo to nie kto inny, a pan burmistrz cały czas tutaj przedstawiał nam swoje wizje o tym, że będziemy miasteczkiem akademickim. To przecież tutaj na sesji Rady Miasta nieraz były teksty, że właśnie przychodzi taki czas, że będziemy wykorzystamy to i będą się tu kształcić młodzi ludzie, będzie to miasteczko akademickie, będą to setki, a może i tysiące młodzieży. To było, tak? Cieszę się, że w tej chwili schodzimy na ziemię, znaczy Państwo schodzicie na ziemię i mówicie, że nie łudźmy się, bo taka jest prawda. Teraz odnośnie pana burmistrza. Panie burmistrzu, pan tutaj ironizował, mówił pan, że był budynek policji. Czemu my wtedy nie wystąpiliśmy o to, żeby coś z tym zrobić, tak? Chciałbym przypomnieć, że właśnie te pieniądze, które jest nam winien powiat, my mogliśmy śmiało przejąć budynek jako miasto, przejąć budynek po policji i ten budynek mógłby trafić do zasobów mieszkalnych miasta Szczeciny. Mógłby trafić i byłoby to gotowe praktycznie niedużym kosztem, moglibyśmy przygotować tam kilkadziesiąt mieszkań. No ale o tym po prostu, no, pan wtedy nie myślał, tak? O tym, no nie wiem, no. Dlaczego? Nie będę wnikał. Także, drodzy Państwo, bądźmy troszeczkę mądrzejsi i uczmy się na swoich błędach. Zamknęli i zlikwidowali szkołę pielęgniarską, zlikwidowali teraz szkołę budowlankę, tak? Zlikwidowali, ale te budynki może się okazać za parę lat, że mogą być użyteczne do, nie wiem, może to być jakaś szkoła, może coś w tym stylu, tak? Może się okazać, że będzie to nam potrzebne. Starosta podjął decyzję, on wtedy, gdy podejmował tą decyzję i wtedy, gdy byli zwalniani, bo część nauczycieli straciło pracę, niestety, wtedy była cisza, wtedy nikt jakoś tam się nie interesował tym, tak? Ale szkoła budowlanka została wchłonięta, tak? Przeniesiona gdzie indziej. I teraz, jeżeli starosta podjął taką decyzję, to jako polityk, jako starosta powinien się liczyć z tym, że ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje. I nie chciałbym, nie chcielibyśmy po prostu być tutaj i zachować się jakbyśmy byli, my dbamy o interesy miasta, które już było raz powiedziane, a nie powiatu. I w interesie miasta jest poczekanie jeszcze paru lat, zobaczymy co będzie, czy aby za niedługi czas może się okazać, że ten budynek w takiej formie, jakiej jest, może być miastu potrzebny. Dziękuję. Panie radny, was kolejny podkreślam, nie jest to budynek miasta do powiatu. Z apelami do starosty proszę uderzać do starosty, a nie przedstawiać się tutaj na sesji rady. Burmistrz, was proszę. Ta cała dyskusja przypomniała mi o tym, że miałem jeszcze ustosunkować się do jednego zdania pana radnego Obetki, który powiedział, że obiecywano wyższe uczelnie i nic z tego nie wyszło. Ja chcę Państwu przypomnieć, że dzisiaj o godzinie 12
czyli za niecałe półtorej godziny jest inauguracja kolejnego roku akademickiego w Wydziale Drzewnym Politechniki Koszalińskiej. Pierwszy wydział, który rozwija się zresztą bardzo dobrze. Olbrzymie nakłady są w tej chwili ponoszone przez Kronospan na rozbudowę właśnie tej części uczelnianej na terenie ulicy Pilskiej koło Krona Akademii. I to jest coś, co ma absolutnie perspektywę rozwoju. Nie do końca się tutaj zgadzam z radnym Ogrodzińskim, że miasta takie jak Szczecinek nie mogą mieć wyższej uczelni. Oczywiście mogą, jeżeli ona jest oparta właśnie o współpracę z dużym przemysłem, a taki, czy chcemy, czy nie, w Szczecinku mamy. Także panów radnych kosmitów, którzy nie zauważyli do tej pory, że jest wyższa uczelnia na terenie Szczecinka, która się rozwija, proszę, żeby zeszli na ziemię, tak? Rozwija się, dzisiaj jest inauguracja roku akademickiego, myślę, że nikt radnych miasta nie wyprosi, jeżeli panowie tam przyjdą i będziecie oglądali nowy nabór studentów i posłuchacie jakiegoś wykładu inauguracyjnego. Dziękuję bardzo. Proszę wszystkich o wrócenie do projektu, do tematu uchwały, nad którą mamy dyskutować, a nie o przedstawianie różnych swoich listów. Pan radny Marek Sowicz, proszę. Szanowny panie burmistrzu, ja powiedziałem, że nie możemy być miastem akademickim, które by się porównywało z Poznaniem, Wrocławiem bądź innymi. Szczecinek jest fajnym miastem, kiedy mamy wydział, który jest tutaj usadowiony, bo to ma sens. I to jest wydział zamiejscowy uczelni. Tak jak powiedziałem na temat wydziału zamiejscowego dla pielęgniarek i ratowników, byłoby to super z punktu widzenia szpitala, w którym pracuję. Chwała, że Politechnika Koszalińska usadowiła tu swój wydział drzewny i przemysłu drzewnego. Chwała im za to, bo mają podstawy, gdzie ci ludzie mogą się uczyć. Ale znowu też nie możemy popatrzeć na to, że powstaną jakieś uczelnie, które nie będą oparte o miejscowe zasoby. Bo jeżeli są miejscowe zasoby, no to jest sens tego rozwijać. Ja uważam, że ta nasza dyskusja trochę poszła w złym kierunku. W związku z tym, pani przewodnicząca, ja składam formalny wniosek o zakończenie dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W związku z tym dwa głosy przeciwko temu wnioskowi, jeden za. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym głosujemy wniosek formalny złożony przez pana radnego Marka Orzyńskiego. Kto z panów radnych jest za zakończeniem dyskusji nad tą uchwałą? Proszę o podniesienie ręki. To jest przeciw, kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, 17 osób za. Kończymy dyskusję, przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 28.01 a w Szczecinku, kto jest za, proszę o podniesienie ręki. To jest przeciw. 4 osoby przeciw, 14 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 12. Uchwała w sprawie zniesienia pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Szczecinek. Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Ochrony Środowiska pana przewodniczącego Marka Orzyńskiego. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, na swoim spotkaniu Komisja Ochrony Środowiska rozpatrywała projekt uchwały w sprawie zniesienia pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Szczecinek, która to ten projekt uchwały uzgodnił z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jako pozytywnie opiniuje do przyjęcia przez Radę. Chodzi tutaj o to, że w tej uchwale mamy do zniesienia funkcję pomnika przyrody trzech drzew. Pierwsze drzewo to jest dąb przymułkowy o obwodzie 380 cm w wysokości 25 metrów w wieku 260 lat, który znajduje się w oddziale 29 w leśnictwa Turowo. Drugi to jest buł zwyczajny o obwodzie 400 cm i wysokości 31 metrów w wieku 210 lat, który znajduje się w oddziale 29F leśnictwo Turowo. Oraz trzeci buł zwyczajny o obwodzie 340 cm i wysokości 24 metrów w wieku 210 lat, który znajduje się w oddziale 29F, również leśnictwo Turowe. Wszystkie te pomniki przyrody były umieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Koszańskiego w roku 1992. Skąd jest ten projekt uchwały? Ano, wypływa on z tego, że Nadleśnictwo Czarnobór zwróciło się do Urzędu Miasta Szczecinek o to, żeby znieść te trzy pomniki. Dlatego, że
wspomniany dom przypułkowy, który wywrócił się podczas huraganowych wiatrów w lipcu, zawiesił się nad ścieżką nad Jeziorem Leśnym i zagrażał bezpośrednio bezpieczeństwu turystów i wędkarzy. W trakcie prac mających na celu zlikwidowanie bezpośredniego zagrożenia dla ludzi stwierdzono całkowitą zgniliznę wewnętrzną dnia. Jeżeli chodzi o bóg zwyczajny, który był jako punkt drugi naszego projektu uchwały, ze względu na jego stan zdrowotny, drzewo, pomnik uległ zaawansowanemu rozkładowi wewnętrznemu. I oraz trzeci pomnik przyrody, bóg zwyczajny, stan zdrowotny jego został oceniony jako zły, jest silnie zmurszały, około 70%, obumarła korona, a pień z dużymi ubytkami tkanki drzewnej w ocenie leśników stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi korzystających ze ścieżki edukacyjnej, wędkarzy i mieszkańców zawodowej przy ulicy Czarnomów 3-7. W związku z tym po analizie tego projektu i uzasadnienia oraz wysłuchanie uwag pani kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, zapoznanie się z dokumentacją zdjęciową oraz wnioskiem Leśnictwa Turowo, komisja jednogłośnie projekt uchwały proponuje do zatwierdzenia. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że w pierwszej linii uzasadnienia tam jest wideoczka, nie mam leśnictwa Czarnomów, tylko oczywiście żałobę. Otwieram dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pan, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zniesienia pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta Szczecinek. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 18 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 13. Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą Rehabilitacja seniorów mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020. I proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Programów Społecznych panią przewodniczącą Małgorzatę Zalewską. Ja może na wstępie tytułem przypomnienia. Już raz przyjmowaliśmy program seniorów, program rehabilitacji seniorów dla miasta Szczecinka 2017-2020 i później ten program był przesłany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, tak? Ostatnio wrócił ten program z uwagami. Oczywiście został zatwierdzony pozytywnie, ale proszono nas, żeby uwzględnić pewne uwagi i grupa w składzie Renata Rak, Grażyna Kuszmar i moja skromna osoba. Oczywiście to zrobiłyśmy, popracowałyśmy nad tymi poprawkami. Przede wszystkim agencja prosiła o cele programowe, które wymagają przeformułowania zgodnie z zasadą SMART. Zasada SMART polega na tym, żeby przede wszystkim skonkretyzować, jakie to mają być cele. Że te cele mają być mierzalne, osiągalne, istotne dla grupy mieszkańców w tym przypadku i jak również określone w czasie. Proszę Państwa, to wszystko było, tylko może nie było to tak uwypuklone. Myśmy to po prostu opisały, rozszerzyłyśmy i chciałabym, żebyście Państwo zapoznali się z tym programem. Program jest naprawdę bardzo dobry. Tu jeszcze agencja wnosiła o monitorowanie i ewaluację programu, jak również o zastosowanie tak zwanych mierników. To wszystko zostało zgodnie z prośbą agencji wykonane. W związku z tym na posiedzeniu Komisji Programów Społecznych w dniu 12 października w głosowaniu jawnym 7 głosami za, czyli jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zdrowotnego rehabilitacja seniorów mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020. W związku z powyższym ten projekt poddaję pod obrady. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pani Rada, proszę. Chciałabym
chciałabym dodać do tego programu, że dedykowany są głównie do mieszkańców seniorów, szczególnie tych, którzy cierpią na dolegliwości związane ze zwyrobieniami chociażby kręgosłupa czy stawów biodrowego, kolanowego, łokciowego, a także przeszli jakieś urazy czy też zabiegi operacyjne. Mogą przystąpić do programu osoby, które zarówno już korzystały z takich zabiegów w ramach NFZ-u, ale nie w ciągu ostatniego półrocza, a także osoby, które pierwszy raz potrzebują takiej pomocy w postaci rehabilitacji. Ważne jest, żeby lekarz, który kieruje, lekarz rodzinny lub lekarz specjalista, ortopeda, traumatolog lub specjalista do spraw rehabilitacji, zaznaczył, jakie zabiegi konkretny pacjent, jakie zabiegi będą tutaj potrzebne w konkretnym przypadku, czyli zabiegi z fizykoterapii przy użyciu lasera, prądu czy tam pana magnetycznego i oczywiście wspomagające zabiegi z kinezoterapii, czyli w sali gimnastycznej pod okiem fizjoterapeuty. Mamy nadzieję, że w wyniku konkursu zostanie wyłonionych kilka placówek, które będą realizowały ten program, co znacznie skróci czas oczekiwania. Dla tych mieszkańców, którzy z krótkiego czasu realizowania w tym roku kalendarzowym nie będą mogli przystąpić do tego programu w tym roku, od razu tutaj informuję, że program będzie realizowany. Jest rozpisany na lata 2017-2020. Chcielibyśmy tutaj bardzo dotrzeć do wszystkich mieszkańców potrzebujących. Przewidujemy akcję promocyjną oczywiście w mediach, w ośrodkach zdrowia. Także zamierzamy współpracować z parafiami, z proboszczami, tutaj prosić o to, żeby ta informacja do mieszkańców, seniorów dotarła. Bardzo ważnym celem tego programu jest także propagowanie aktywności fizycznej. Każdy z pacjentów oprócz tych zabiegów rehabilitacyjnych otrzyma także taki pakiet ćwiczeń, które będzie mógł wykonywać w domu. Także to jest bardzo istotny aspekt tego programu. A ja mam jeszcze takie przy okazji pytanie do pana burmistrza, chyba najbardziej, które tutaj interesuje mieszkańców. Jaki jest realny termin wdrożenia i rozpoczęcia tego programu w tym roku? No my niezwłocznie przystąpimy w momencie uchwalenia programu, tak jak poprzednio było z Mbitwa, do tej części już realizatorskiej, czyli będzie ogłoszony konkurs na wyłonienie wykonawców. Ja myślę, że jest realne, żeby gdzieś w drugiej połowie listopada to ruszyło. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Rady Marek Obrzyński, proszę. Ja w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować moim koleżankom, które tutaj stworzyły ten program rehabilitacji. Jak Państwo wiecie, program jako taki jest tylko jakby uzupełnieniem tego wszystkiego, co nam może dać Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Natomiast potrzeby mieszkańców są olbrzymie. Truizmem byłoby opowiadanie, jak długie są kolejki do rehabilitacji w ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jako lekarz, nie jestem rehabilitacjami, traumatologiem, ale widzę, jak w zaawansowanym wieku mamy coraz więcej naszych pacjentów. I wyjście z takim programem do naszych seniorów jest naprawdę fantastycznym krokiem. Bo to, co pani radna Rak powiedziała, proszę pamiętać o tym, że ten cykl spotkań z rehabilitantem, 10-dniowy cykl, to jest tylko początek drogi, albo etap pewnej drogi. Znakomitym pomysłem jest, że pacjent dostanie pakiet ćwiczeń, bo tak naprawdę jego rehabilitacja to jest rehabilitacja domowa. To pacjent sam siebie rehabilituje w swoim własnym środowisku, w swoim własnym domu, mając wytyczoną ścieżkę, która została wykonana, ustalona przez osobę, która jest specjalistą w tej dziedzinie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za ciężką pracę nad tym programem. Trzymam kciuki, żeby się podniósł i żeby miał super realizację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widzę, ja tylko... Proszę, pani przewodnicząca. Tu radna Koszmar zwróciła uwagę, że nie powiedzieliśmy, jaki to wiek będzie korzystał. Było, seniorów powyżej 60. Dla seniorów powyżej 60.
Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Dziwię się, że nie słyszę w tej wypowiedzi żadnych słów ze strony opozycji, która nie podnosi, że nie jest to obowiązek miasta, Rady Miasta, wyręczanie NFZ-u. Tego typu wypowiedzi nie słyszeliśmy przy programach. Przepraszam, ja, przepraszam, to jest moja... Proszę nie insynuować. Przepraszam, ja teraz mówię, chcę pan radny zabrać głos, to oddam panu później głos. Po prostu dziwię się państwa stanowisku, że w pewnych sytuacjach uważacie, że jeśli program wam odpowiada, to wtedy możemy wyręczać NFZ, jeśli nie. Ja ze swojej strony bardzo się cieszę, że po raz kolejny miasto, przypomnę, że to już jest trzeci program z strony opieki medycznej, w którym miasto stara się wspomóc naszych mieszkańców. Tak jak pan radny Marek Obrodziński, cieszę się, że do tego programu doszło i że będziemy go, jeśli oczywiście za chwilę przygotujemy, realizować. Przystępujemy do głosowania. Pani przewodnicząca? Jestem. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą Rehabilitacja seniorów mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020, kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, 17 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu 14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały. Uchwała w sprawie zmiany statutu osiedla Słowiańska Łowiska w Szczecinku. Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego pana przewodniczącego Jacka Wójcza. Szanowni Państwo, komisja obradowała dnia 10 października. Nad projektem uchwały w związku ze zmianą ulicy dokonać zmiany w statucie osiedla. Dziękuję. Pięcioma głosami za, jednogłośnie rekomendujemy do podjęcia pozytywnej decyzji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Panie Przewodnicząca, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Słowiańska Łowiska w Szczecinku, kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 18 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu 15. Uchwała w sprawie zmiany statutu osiedla Mickiej w Czarnym Łowiska w Szczecinku i ponownie oddaję głos panu przewodniczącemu Jackowi. Projekt uchwały na tej samej komisji jednogłośnie 50 głosami za rekomenduję podpisanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla Mickiej w Czarnym Łowiska w Szczecinku? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 18 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały o podziale miasta Szczecinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu. Ponownie proszę o przedstawienie stanowiska komisji pana przewodniczącego Jacka Wójcza. W tym samym dniu, czyli 10 października. 10 października 2017 roku. Komisja jednogłośnie opiniuje pozytywnie projekt uchwały. Oczywiście zmiany są związane, jak wcześniej wspomniałem, też ze zmianą ulicy. Proszę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały o podziale miasta Szczecinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 18 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały o podziale miasta Szczecinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i ponownie oddaję głos panu przewodniczącemu Jacku Wójciowi. Także o tej samej komisji w tym samym dniu jednogłośnie 5 głosami za, projekt został zaopiniowany pozytywnie. Oczywiście też zmiana jest związana z zmianą ulic. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały o podziale miasta Szczecinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 18 osób za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia pani skargi pani
na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. Oddaję głos panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, panu Maciejowi Baturzowi. Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w sposób wnikliwy zapoznała się z skargą mieszkańców Szczecinka na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po wysłuchaniu pani dyrektor jednomyślnie uznaliśmy skargę za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z panią panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 18 osób za. Zakończyliśmy też uchwałodawczą. Przechodzimy do punktu 19. Sprawozdania burmistrza miasta Szczecinek. Czy ktoś z pań posłów radnych ma pytania odnośnie tego sprawozdania do pana burmistrza? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 20. Informacja przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek. Czy ktoś ma jakieś pytania co do tego punktu? Proszę bardzo, pan radny Zygmunt. Znaczy, chciałbym złożyć wniosek formalny, a to w związku z pismem z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Jest to pismo, które trafiło do pani przewodniczącej. Było to pismo z dnia 28 lipca 2017 roku. Pismo zawierające informacje i pouczenie, że uprawnionymi reprezentantami interesu miasta Szczecinek w śledztwach, które aktualnie są prowadzone w wyżej wymienionej prokuraturze, to jest w sprawie spowodowania szkody w imieniu miasta Szczecinek oraz działania członków władz miasta na jego szkodę, wnioskujemy jako klub radny Radna Szczecinka o poddanie pod głosowanie Rady Miasta decyzji o zgłoszeniu Rady Miasta jako reprezentanta interesu miasta Szczecinek prowadzonych przez prokuraturę śledztwa. Ja nie wiem, czy ten wniosek pana radnego, czy jest wniosek skierowany do rady, czy jest do pana burmistrza. Jeżeli to jest wniosek skierowany do rady, to zgodnie z statutem radni powinni przygotować projekt uchwały, uzasadnić się, gdyż wiemy, kto ma inicjatywę uchwałodawczą. Jeżeli taki wniosek by wpłynął, ja nie znam treści tego wniosku. Słyszałam wniosku. W adresacie jestem ja, pani Katarzyna Tusz, przewodnicząca Rady Miasta Szczecinek. Gdyby pan radny wyjaśnił albo wskazał podstawy, które by zobowiązywały albo uprawniały panią przewodniczącą do dalszego procedowania, ponieważ wielokrotnie organ nadzoru bardzo dobitnie nam wskazywał, że jeżeli chodzi o panią przewodniczącą, to ustawa o samorządzie gminy wynika jednoznacznie, że rola pani niestety, albo pani przewodniczącej jest wyłącznie funkcja organizatorska. Pani przewodnicząca nie ma jakichkolwiek kompetencji, aby de facto merytorycznie o czymkolwiek decydować. Taką inicjatywę mają zgodnie z statutem panowie radni, jak i kluby. Dlatego gdy pan radny przedstawi, z czego to wynika, na czym się opiera, gdyż na ten moment trudno mi się do tego odnieść. Czy to jest, bo to jest skierowane, tak jak pani powiedziała, do pani przewodniczącej, czy to jest właściwy adresat, no to wszystko z mojej strony na ten moment. Dziękuję. Pan radny, co pan proszę. Ja ze swojej strony tutaj uważam, że jest to skierowane do pani przewodniczącej i jest to słuszne, bo otrzymaliśmy jako pani przewodnicząca otrzymała pismo z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Może przypomnę, że chodzi o sprawy, które dotyczą miasta Szczecinka i chodzi tutaj o co najmniej dwie sprawy, gdzie chodzi o spowodowanie szkody na imieniu miasta Szczecinek oraz działania członków władz miasta na jego szkodę. I tutaj w tym momencie prokuratura sama nam podsunęła. Ja to pismo odebrałem, tutaj pani do nas nie przysłała, niestety szkoda. Po raz kolejny tego typu pisma, które wpływają do przewodniczącej Rady Miasta i dotyczą Rady Miasta, to pani przewodnicząca chciałbym, żeby naprawdę te pisma do nas trafiały. To, że pani je tam gdzieś zostawia i tylko informuje, że takie pisma wpłynęły, to jest za mało. I prokuratura okręgowa w Koszalinie właśnie na
przedstawiła informację, że my jako Rada Miasta możemy być reprezentantami interesu miasta w tych śledztwach. Także ja uważam, że jako radni powinniśmy interesować się tym, co się dzieje tutaj w Radzie Miasta i jak najbardziej powinniśmy być za tym, żeby zgłosić ten akces do prokuratury okręgowej w Koszalinie. Panie radny, nie będę się opierała na tym, co pan uważa, tylko na wypadku prawnym. Tak jak tutaj pan prezydent Ostrowskiej powiedział, wiele razy wszelkie pisma, które do mnie jako do przewodniczącej wpływają na Radę Miasta, nie mam możliwości formalnej i zgodnie z prawem musi to być decyzja Rady Miasta. Jeśli państwo przedstawicie projekt uchwały, na tym się zajmiemy. Jeśli pozostawicie to tak, jak jest w tej chwili, tylko wniosek formalny, nie powołując się, tak jak tutaj pan mecenas prosił, na podstawy prawne, które umożliwiałyby mi na ten wniosek odpowiedzieć i zgodnie z tym występować, to rozumiem, panie mecenasie, że ten wniosek pozostanie, no nie jestem osobą decyzyjną. Pan mecenas, a później pan również na nas. Ja mam nadzieję, że pan radny, bo ja oczywiście po sesji zapoznam się z tym pismem. Pan radny po uzyskaniu tych informacji od pani i ode mnie dokona analizy i zdecyduje się na przygotowanie projektu, aby z takim wnioskiem ewentualnie rada wystąpiła. Prawda jest, tak jak już państwo to wiecie, to jest truizm, że mamy dwa organy miasta Szczecinek, pan burmistrz jak również i Rada Miasta jako ingremium, tak? Czyli ja powtórzę, pani przewodnicząca jako pani przewodnicząca nie ma takiej możliwości, żeby przewodnicząca reprezentowała Radę na zewnątrz, bo pani przewodnicząca nie reprezentuje Rady na zewnątrz. Tą sytuację, kiedy Rada może jako Rada pewne rzeczy inicjować, ale na tym mogę tylko powiedzieć, nie są widzone przypadki, aby pani przewodnicząca nie wykonując uchwały Rady dotycząca na przykład sporów przed sądem albo postępowania przygotowawczych prowadzonych między innymi przez prokuraturę samodzielnie o tym decydowała. Ja na ten moment uważam, że takiej samodzielności pani przewodnicząca jako przewodnicząca nie ma, ponieważ nie jest organem Rady jako państwa, jak również nie jest organem gminy. Dziękuję. Ja mam tylko, zainteresowała mnie fragment pana wypowiedzi. Może tak za dużo pan się powiedział, ale pan powiedział, że prokuratura poinformowała nas o tym, że możemy jako radni i tak dalej. Ja z tego wnioskuję, że są jakieś nieformalne kontakty między panem i pana kolegami, a prokuraturą okręgową w Koszalinie, co jest dosyć ciekawe, tak? Że inni radni nie zostali o tym poinformowani, tylko akurat panowie. Potwierdzam do Biura Rady Miasta, żadne pismo prokuratury odnośnie tej możliwości nie płynęło. Pan radny Jacek Pokorz, proszę. Pani przewodnicząca, to co pani mówi, to brzmi coraz bardziej ciekawie. Ja te pisma uzyskałem właśnie z Urzędu Miasta. To są pisma, mogę pani pokazać. To jest pismo skierowane do pani Katarzyny Duć, przewodniczącej Rady Miasta. Jest to pismo z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Jest ono też skierowane do pana Jerzego Hardy-Douglasa. Jest też do pana Kamila Klinka. I właśnie w tych pismach, nie wiem, czy państwo nie czytacie tych pism, czy państwo je tam gdzieś pod dywanem chowacie? No, pani przewodnicząca, ja po prostu jestem teraz zaskoczony. No, jak pani może powiedzieć, stwierdzić, że takiego pisma pani nie otrzymała? Panie radny, to pismo, na które pan w tej chwili się powołuje, dotyczyło innej sprawy. To znaczy? To znaczy umorzenia postępowania, które było w poprzednim poprzedniej informacji przewodniczącej Rady Miasta już ujęte. A co do pana wniosku formalnego, to podkreślam i powtarzam, że postąpię zgodnie z tym, co z wykładem prawa. Macie państwo możliwość, macie państwo jako klub możliwość przedstawiania projektu uchwał. Proszę przedstawić projekt uchwał. Pan burmistrz Douglas, Ja pierwszy się zgłaszałem i chciałem się spytać, jeszcze raz ponawiam pytanie, czy są nieformalne kontakty między panem a prokuratorem okręgową w Koszalinie? Pierwsza sprawa to po sesji, tutaj dla mediów mam to pismo, tak żeby media mogły zobaczyć, do kogo to pismo trafiło.
A po drugie, pani przewodnicząca, to co pani robi w tej chwili, pani wprowadza znowu radnych w błąd. Pani nie raz, że pani nie informowała radnych o tym piśmie, nie przesłała pani tego pisma radnym, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, pani teraz na sesji Rady Miasta oficjalnie przed kamerami twierdzi, że takiego pisma nie było. Pani przewodnicząca, ja może przeczytam fragment tylko. Jest to pismo skierowane do pani przewodniczącej między innymi, czyli do nas, do radnych, tak? Do Rady Miasta. W związku z uznaniem w toku śledztwa, jest numer tego śledztwa, prowadzonego między innymi w sprawie spowodowania szkody w imieniu miasta Szczecinek oraz działania członków władz miasta na jego szkodę, że uprawnionymi reprezentantami interesu miasta Szczecinek w poszczególnych zakresach śledztwa są niezależne od siebie Rada Miasta reprezentowana przez jej przewodniczącą, burmistrz miasta oraz dyrektor Samorządowej Agencji Promocji Kultury w Szczecinku. W załączeniu uprzejmie przesyłam do wiadomości zestawienie uprawnień pokrzywdzonego w toku postępowania karnego. Drodzy Państwo, doszliśmy do takiej sytuacji, ja się naprawdę nie spodziewałam, że pani będzie przed kamerami tutaj oficjalnie nas radnych wprowadzała w błąd, że takiego pisma nie było. Ja uważam, że jako radni powinniśmy się jest to w naszej gestii. Przepraszam. Proszę. To leży w gestii Rady Miasta i powinniśmy dzisiaj, jeżeli ma być projekt uchwały w tej sprawie, to będzie przygotowany, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zagłosowali nad tym, czy jest wola z Państwa strony, a myślę, że jest wola, powinna być ta wola, aby miasto, Rada Miasta była reprezentantem interesów miasta Szczecinek w tych śledztwach, o których informuje nas prokuratura. Panie radny, po raz kolejny tłumaczę panu, że pismo, o którym pan w tej chwili mówi, było ujęte w poprzedniej informacji przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek. Pani Katarzyna Moczun, pracownica biura, zeszła do biura, a więc za chwilę zostanie to pismo przyniesione. Pan mecenas podkoczył. Formalnie, moim zdaniem, no nie można uwzględnić przed chwilą wniosku pana radnego, aby przegłosować co do zasady, bo ja nie znam takiego trybu, że radni są za. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, ja bardzo szybko przeczytam, bo ad hoc znalazłem w internecie takie, ja nie mówię, że tak jest, ale potwierdzenie tego, co przed chwilą powiedziałem, to, że prokuratura napisała panu radnemu, tak jak przed chwilą przeczytał, prokuratura, to nie oznacza, że tak jest, bo ja nic nie mówię prokuraturze, ponieważ może musimy ocenić, jaki interes został naruszony. Jest interes gminy, a nie interes rady albo interes burmistrza. Ma to istotne znaczenie co do oceny ról w poszczególnych postępowaniach. Ja tego przeczytam bardzo szybko. Często powielanym błędem jest w tej sytuacji przejmowanie inicjatywy w reprezentowaniu gminy w procesie karnym przez jego organ stanowiący, radę gminy. Podejmowane są wówczas uchwały w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa np. przewodniczącemu Rady Gminy do reprezentowania gminy w postępowaniu przygotowawczym przed prokuraturą lub na etapie postępowania jurysdykcyjnego. Takie działanie traktowane jest powszechnie jako rażące naruszenie prawa. Przewodnicząca Rady Gminy nie jest bowiem organem gminy, lecz organizuje pracę Rady oraz prowadzi jej obrady. Artykuł 19 w Urzędzie Gminy. Orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że zakres uprawnień przewodniczącego rady jest zamknięty. Ustawodawca przewidział jedynie usługowy charakter funkcji przewodniczącego w stosunku do rady gminy i nie jest dopuszczalna żadna zmiana w tym zakresie, włącznie z odwróceniem powyższej roli w statucie gminy. I ta informacja, którą przed chwilą przeczytałem, jest zamieszczona w wydawnictwie Wspólnota i odnosi się do takiej dość sytuacji, kiedy akurat oskarżonym jest organ wykonawczy wójt. To tym bardziej należałoby uznać, że wtedy, tak jak twierdzi pan radny, rada by miała jako organ stanowiący, bo jest oskarżony pan burmistrz, żeby mieć swojego reprezentanta w takim postępowaniu. Tak jak przed chwilą przeczytałem, takiej możliwości nie ma. Jeszcze raz podkreślam, państwo na ten moment w mojej ocenie nie możecie podjąć uchwały. Oczywiście ja wpłynę tą swoją opinię, aby upoważnić panią przewodniczącą w tym stanie faktycznym, gdzie dotyczy byłego dyrektora SAPiKu, aby pani przewodnicząca reprezentowała. Dziękuję. Dziękuję. Mam przed sobą
informację o działalności przewodniczącej Rady Miasta w okresie od 28 czerwca do 14 sierpnia. Informacja, która była przedstawiona na poprzedniej sesji. W punkcie 7 tej informacji, przepraszam, ja mam teraz głos. W punkcie 7 postanowienie prokuratury okręgowej w Koszalinie o umorzenie na śledztwa w części postanowione, w części postanowienie do obrony bierze Rady Miasta. Punkt 8. Pismo prokuratury okręgowej w Koszalinie zawierające informacje i pouczenia, że uprawnionymi reprezentantami interesu miasta Szczecinek w poszczególnych zakresach śledztwa są niezależnie od siebie Rada Miasta reprezentowana przez jej przewodniczącą, burmistrza miasta oraz dyrektora Samorządowej Agencji Promocji Kultury w Szczecinku. Pismo do obrony bierze Rady Miasta. Gdy tego typu informacje przedstawiałam na poprzedniej sesji z protokołu, który dzisiaj Państwo bez uwag przegłosowali, mam uwag niezgłoszoną. Także proszę mi nie imputować, że cokolwiek ukrywam, ponieważ te informacje w informacji przewodniczącej Rady Miasta na poprzedniej sesji były ujęte. Pan Radny Jacekowicz. Chciałbym zauważyć, że te informacje pojawiły się na poprzedniej i przedpoprzednią sesją Rady Miasta. Przeczytaliśmy te informacje i byliśmy pewni, przekonani do tego, że pani przewodnicząca no, po prostu tą sprawą się zajmie. I byliśmy przekonani, że na tej sesji Rady Miasta będzie głosowanie nad tym, czy my jako Rada Miasta chcemy reprezentować interesy miasta w tych sprawach. Także to pani przewodnicząca nie zareagowała, w związku z tym dzisiaj zadałem to pytanie. Panie radny, miał pan czytany protokół, żadnych uwag pan nie złożył, także przepraszam pana bardzo, ale jakie są pana oczekiwania, żeby na to wpaść, to przepraszam bardzo, nie jestem w stanie. Pan burmistrz Douglas, pan mecenas. Ja chciałem wszystkim słuchającym nas zwrócić uwagę, że pan bardzo gładko przeszedł do porządku dziennego nad tym, że 10 minut temu mówił pan zupełnie coś innego. Oskarżył pan tutaj publicznie panią przewodniczącą o zatajenie informacji, podczas gdy pan tą informację miał. Pana po prostu na poprzedniej sesji chyba nie było, z tego co pamiętam. Niech pan teraz tutaj nie odwraca kota ogonem. Ja rozumiem, dlaczego pan jest tak bardzo tym zainteresowany, ponieważ tam pada takie słowo, że jest prowadzone również śledztwo w sprawie nadużyć ze strony władz miasta. Chcę pana, co będzie dla pana wielką przykrością na pewno, poinformować, że bezpośrednio po tym piśmie, chyba w ogóle następnego dnia przyszło pismo o tym, że w tej części śledztwo, czyli w stosunku do mnie, zostało umorzone. I ja jeszcze składałem dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie. Sprawa jest umorzona. Wiem, że jest panu bardzo przykro z tego powodu i być może pana, że tak powiem, zapał tutaj, żeby uczestniczyć w tym całym cyrku, że tak powiem, jest w tej chwili ochłudnie troszeczkę. Ale ja jeszcze raz ponawiam pytanie, bo pan jakoś cały czas udaje, że pan go nie słyszy, więc niech pan patrzy na usta. Czy są nieformalne kontakty między panem a prokuraturą okręgową w Koszalinie? Tak, nie? To jest zero-jedynkowe pytanie. Pan radny jest chciałbym powiedzieć, po pierwsze, panie burmistrzu, proszę nie insynuować. Dziwię się, że pani przewodnicząca nie reagowała na tego typu insynuacje. Chciałbym, żeby te rozmowy nasze tutaj były merytoryczne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie ma żadnych kontaktów między mną czy nami, a prokuraturą okręgową w Koszalinie. Przyszło pismo, które było skierowane do pani przewodniczącej jako przewodniczącej Rady Miasta, czyli do nas. I to pismo powinno być skierowane do nas, żebyśmy mieli wgląd w to pismo, żebyśmy mogli ustosunkować się do tego. Prokuratura okręgowa w Koszalinie przedstawiła nam informację o tym, że jako Rada Miasta, niezależnie od tego, czy burmistrz będzie jeszcze w tym, czy będzie pan Klimek, ale Rada Miasta może być jak najbardziej reprezentować interesy miasta w tych śledztwach. Ja uważam, że to było wskazane, choćby ze względu na to, gdzie prokuratura w tym piśmie, które przyszło do pani przewodniczącej, a o której tego pisma pani się wyrzekała, twierdząc, że takiego pisma nie ma, tu prokurator się stawia wprost, że dzięki temu będziemy mieli prawo do udziału w czynnościach w postępowaniu przeprowadzonych na wniosek pokrzywdzonego, czyli nas. Będziemy mieli prawo do udziału w przesłuchaniach biegłego, będziemy mieli prawo do złożenia wniosku, różnych wniosków w tym śledztwie. Także ja uważam, że w interesie miasta my jako radni powinniśmy mieć
powinniśmy być, mieć taką możliwość, aby reprezentować interes miasta w tych śledztwach. Dla mnie to byłoby dziwne, gdyby radni nie byli tym zainteresowani. Dziękuję. Panie radny, proszę przygotować projekt uchwały, wtedy będziemy na ten temat dyskutować. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, do tej pory nie usłyszałam przeprosin, że pan mi pomówił o to, że ukrywam, gdzie czarno na białym wykazałam, że w poprzedniej informacji na Rady Miasta to było. Pan mecenas Podkowiak, proszę. Ja chciałbym ponowić tą prośbę pani przewodniczącej, gdyż zawisło w przestrzeni publicznej stwierdzenie pana radnego, że taka możliwość istnieje, czyli że rada może brać udział w czynnościach w postępowaniu przygotowawczym. A ja proponuję, żeby pan radny przygotował taki projekt uchwały, żeby to wpłynęło. Ja nie przesądzam, jaką opinię wydam. Najprawdopodobniej wydam opinię negatywną, w zależności od tego, czy rada podejmie, czy nie. Państwo możecie wystąpić do organu nadzoru z informacją, że rada w wyniku błędnego pouczenia przeze mnie nie podjęła, ja zakładam, że podtrzymam swoją taką ad hoc opinię, że rada nie ma takiej możliwości i wtedy organ nadzoru pieniądze naszym miastem jako jednostką samorządu terytorialnego przedstawi ten pogląd, że faktycznie rada miasta ma możliwość, czyli to, co przed chwilą pan przeczytał, pouczenie, które każdy pokrzywdzony dostaje, mianowicie jakie ma uprawnienia w toku postępowania przygotowawczego. Dziękuję. Mam w takim razie dwa pytania do pana radnego Jacka Błodnicza. Po pierwsze, czy po opinii prawnej jest w stanie i ma zamiar przygotować jako klub oczywiście projekt uchwały? To jest pierwsze moje pytanie. Przygotuję taki projekt. Drugie pytanie, czy usłyszę przeproszenie za to, że została pomówiona? Pani została pomówiona, to raczej pani tak, powinna się prosić tak, radnych? Nie, pani nie zostanie przeproszona. W takim razie nie mamy o czym dyskutować, kończymy dyskusję na ten temat. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Odnośnie informacji, że... Odnośnie tego właśnie tematu. Nie, odnośnie tego, o czym dyskutuję. Mam pytanie, czy pani przeprosi radny, że pani wprowadza ich w błąd? Panie radny, nie będę podejmować dyskusji, nie będę polemizować się z opiniami, które mnie obrażają, które są ewidentnie fałszywe. Nie, kończymy dyskusję. Jeśli nie ma więcej pytań odnośnie informacji przewodniczącej, chciałabym tylko powiedzieć państwu, że wszyscy radni otrzymaliście państwo na drogą mailową informację, że w dniu 30 października o godzinie 12 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miasta odnośnie strategii rozwoju miasta Szczecinek na lata 2018-2026. Przypominam o tym spotkaniu, chętnych radnych zapraszam. 30 października, godzina 12. Przechodzimy do kolejnego punktu zapytania radnych. Proszę. Czy ktoś, pan radny Zdzisław Michałowiec, proszę. Z 16.10.2015 roku Rada podjęła decyzję o wykupie budynku, który był własnością cukierniczej spółdzielni Inwalidów Słowianka, budynku przy ulicy Pilskiej z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Dzisiaj będzie chyba takie 2 lata od tego momentu. Poproszę o informację, co się dzieje z tym budynkiem, czy ruszą, albo czy już ruszyły jakiekolwiek prace adaptacyjne na mieszkania socjalne. Jest zrobiony projekt adaptacji tego budynku na mieszkania socjalne, natomiast czy w przyszłorocznym budżecie zostaną zagwarantowane pieniądze na rozpoczęcie tej inwestycji, to dzisiaj nie potrafię panu powiedzieć, odpowiem jak przystąpimy do prac nad budżetem, czyli mniej więcej za 2 tygodnie powinniśmy dowiedzieć, czy będziemy w stanie kolejną inwestycję, że tak powiem, tutaj otwierać. Dziękuję bardzo, pan radny Cyfrowy. Odnośnie tej historii z fontanną, zabadaniem się fontanny, mam pytanie do pana burmistrza, czy jest udzielona zgoda na użytkowanie Placu Wolności? Pan burmistrz Daniel Radny, proszę. A może pan dokładnie powiedzieć, o jaką zgodę panu chodzi?
Pan radny Jacek. Na terenie placu i tutaj przemijających ulic były prowadzone prace budowlane. No i ja się chciałem tylko spytać jedno. Czy jest pozwolenie na użytkowanie tego terenu placu? Czy jest zgoda na użytkowanie? Pan burmistrz. Ja dalej nie rozumiem, jaką zgodę pan powie. Panie burmistrzu, zapada się, kilkakrotnie już się zapadła nam tutaj fontanna. Jest to momentami ogrodzone, momentami znowu otwarte, potem znowu się zapada. Ja nie wiem, czy to jest w trakcie budowy, jak to wygląda. Czy jest ten plac, czy można, czy jest udzielona zgoda na to, żeby użytkować ten plac? Proste pytanie. Jeżeli chodzi o tą inwestycję, inwestycja jest w trakcie realizacji. No to jest tak, jak Państwo wiecie, no my przebudowujemy jakieś ulice, wprowadzamy tymczasowe organizacje ruchu, mimo tego, że droga jest przebudowana, i tak samo jest w przypadku tej inwestycji. Ta inwestycja jest nieukończona jeszcze, natomiast zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami z wykonawcą, no to jest jak na ulicy, no my wprowadzamy tymczasowe organizacje ruchu, częściowo wygradzamy pewne przestrzenie, częściowo, jak pan radny na przykład dzisiaj ulicą Bartoszewskiego się porusza, ona też jest przecież udostępniona do komunikacji, natomiast w zależności od postępu robót pewne elementy są wyłączane. Na przykład jeżeli chodzi o samą fontannę, podjęliśmy w trakcie realizacji inwestycji, że dodatkowo wykonamy tam dodatkową instalację zbierającą wodę ze względu na to, że w okresie pracy samej fontanny ilość szczelin jest zbyt mała i na przykład woda się rozlewa po całym placu. W tej chwili właśnie wykonawca wygrodził i będzie wykonywał pewien zakres, który pierwotnie nie był uwzględniony w projekcie. Ja uważam, że to jest korekta niezbędna do tego, żeby utrzymać porządek w obrębie tej fontanny. Dziękuję bardzo, pan radny. Panie burmistrzu, chciałbym to uściślić, bo chodzi o to, że są prowadzone prace, są jakieś rzeczy się dzieją. Chciałbym usłyszeć z pana ust, czy jest pozwolenie na użytkowanie tego terenu, czy była tutaj budowa, jest budowa dalej, czy jest zgoda na użytkowanie placu. Zgoda wyda nie przez wykonawcę, bo wykonawca takiej zgody nie wydaje, ale są inne urzędy, które wydają zgodę na użytkowanie. No właśnie pan coś wie, że gdzie dzwonią, to nie pan w którym kościele. Nie. Pan sugeruje, że tutaj musi mieć jakaś zgoda, tak jak na odbiór budynku. Tymczasem to jest remont pasa drogowego. Cały Plac Wolności jest pasem drogowym. To jest remont ulicy. Jedna ulica, że tak powiem, ma kształt placu, a druga ma kształt linijny, tak? Taka jak ulica Bartoszewskiego. I odbywa się przebudowa tych ulic, jednocześnie zachowując tam ruch pieszy i tak dalej, one zresztą były z ruchu drogowego wyłączone. Tam, gdzie były zgody, tak jak w przypadku na przykład obsługi banku, to dalej te zgody na wjazd pojazdów istnieją. Rzeczywiście mieliśmy tutaj przypadki załamania się nawierzchni nad fontanną i to zostało naprawione, żeśmy na ten temat wielokrotnie mówili. Ja rozumiem, że to jest taki atrakcyjny dla pana ten temat, żeby podkreślać, jakie tutaj, że tak powiem, są buble robione. Tymczasem to jest cały czas inwestycja, a myśmy cały czas fontanny nie odebrali. Prawdopodobnie nie odbierzemy jej do wiosny przyszłego roku, co nie oznacza, że ta fontanna nadal stanowi jakiekolwiek zagrożenie. Ona była zrobiona niezgodnie z projektem, myśmy wykonawcy na to zwracali uwagę. Wszystko zostały te podpory, które były jedną z przyczyn załamywania się tej fontanny, zostały wymienione na takie, które są zgodne ze specyfikacją i została od nowa położona posadzka na tej fontannie. Fontanna dzisiaj nie stanowi żadnego zagrożenia. Natomiast to, że jest wygrodzona, jest wyłącznie spowodowane tym, że nie mamy jeszcze wszystkich, że tak powiem, mebli, które przy pomocy których w ten sposób chcemy to wygrodzić, żeby nikomu nie przyszło do głowy najeżdżanie na ten teren
samochodami. Także tutaj żadnej zgody, nie wiem, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na użytkowanie czegokolwiek tutaj nie ma. To jest fragment, tak jak nie ma na użytkowanie ławki, ani przechodzenie chodnikiem przez ulicę Bartoszewskiego. Coś pan tutaj imputuje, że tak powiem, bo panu się wydaje. Rozumiem, że pan ma teraz mało czasu, ale no, niech pan się naprawdę przygotowuje do swoich pytań. Pan radny Niechowiecki, czy pan radny, pan przewodniczący, przepraszam, oczekiwam. Mam kolejne pytanie. Została zlikwidowana pracownia astronomiczna, która mieściła się w budynku, w mieszkaniu pana Adama Giedrysa przy ulicy Kościuszki 10. Obecnie mieszkanie po pracowni zostało wynajęte przez ZGM TBS dla wieloosobowej rodziny. Pracownia posiadała unikatowe wyposażenie. To były mapy, filmy, zdjęcia, lunety. Część tych materiałów również, jak ja sięgam pamięcią, były to prezenty z NASA. Gdzie jest to wyposażenie? Jakie losy będą w przyszłości tego wyposażenia? Całe to pomieszczenie było użytkowane przez koło astronomiczne, które w pewnym momencie, że tak powiem, już było tylko kołem fikcyjnym. Ono w tej chwili jest odbudowane. Jest nowy szef tego koła. Kilkanaście osób już czynnie uczestniczy w pracach. One się jeszcze już nie odbywają, tak jak pan powiedział, właśnie w tym lokalnym Kościuszki 10. Natomiast wszystkie, całe to wyposażenie, że tak powiem, było użytkowane przez koło. W związku z tym, jeżeli pan dyrektor Klimek jest dzisiaj przygotowany do odpowiedzi na to pytanie, to bym prosił, żeby odpowiedział. Jak nie, to udzielimy odpowiedzi na kolejnej sesji. Panie dyrektorze? Tak? Te materiały, które pozostały po opuszczeniu lokalu na Kościuszki, zostały zabezpieczone przez nowo tworzone koło. Większość tych rzeczy znajduje się w budynku przy ulicy Kińskiego 1. Dziękuję bardzo. Pan Ryszard, tego? Myślę, że w tej sprawie jeszcze spotkam się z dyrektorem Linkiem i spróbujemy odkopać te po prostu fakty dotyczące autentycznie tych unikatowych prezentów, które były przekazane za pośrednictwem pana Adama Giedrysa. Mam kolejne pytanie. Szczecińska lokalna organizacja w Szczecinku dysponuje różnym sprzętem. Ja mogę się w tej chwili troszkę rozmienić z prawdą, ale to tak. Rowery około 50 sztuk, riksze 10 sztuk, kajaki około 50 sztuk. Były również rowerki wodne, smocze łodzie oraz inny sprzęt pływający. Gdzie jest obecnie ten sprzęt? Jaki jest stan techniczny tego sprzętu? I prosiłbym również o informację, w jaki sposób ten sprzęt był wykorzystany w sezonie 2017. Konsekwencją zmniejszenia składki do sztabu i pewnego rekonstrukcji działalności Szczecińskiej lokalnej organizacji turystycznej było przeniesienie części majątku, który był użytkowany przez Szczecińską lokalną organizację turystyczną, do OSIR-u. W związku z tym większość tego sprzętu, o którym pan mówi, była użytkowana przez OSIR. Natomiast w jaki sposób było to wykorzystywane w sezonie letnim, to ja bym prosił pana dyrektora Maksymona, żeby odpowiedział na to. Pan dyrektor Maciej Maksymon, proszę. Panie radny, mam zestawienie tegorocznych wypożyczeń sprzętu. Ja zapraszam generalnie może do mnie, do OSIR-u, wtedy może pan się zapoznać z tym zestawieniem, gdyż są dość ciekawe. Tak ogólnie rzecz biorąc, większość sprzętu, tak jak pan burmistrz powiedział, jest w naszym, czyli OSIR-owskich zasobach. Ono zostało w tym roku oczywiście na sezon letni udostępnione dla mieszkańców i turystów. Ważne jest to, że przychody, jakie sobie założyliśmy w tym roku jako OSIR z wykorzystania tego sprzętu, zostały z nawiązką wykonane, czyli to jest jakby jeden z wskaźników tego, iż ten sprzęt funkcjonował. Kilka rzeczy jest do poprawy, w tym m.in. licze, które prawdopodobnie zaraz kontynuację pytania od pana radnego. Te licze jeszcze czeka remont i być może w przyszłym roku one zafunkcjonują, a być może nie, ponieważ tam jest jeszcze kilka rzeczy organizacyjnych, które szczerze mówiąc na to nie ma pomysłu.
Są również taksówki wodne, o których rozmawialiśmy jeszcze niedawno. One są wciąż w remoncie, do końca roku powinniśmy je ściągnąć do Szczecinka całkowicie, to jest kompleksowo wyremontowane. W tym momencie wiem, że składałem taką deklarację, że taksówki wodne jeszcze w tym roku na jezioro wypłyną. I stąd przepraszam, gdyż jest to jakby po naszej stronie nie tyle, że niedociągnięcie, co one wymagają po prostu większego remontu. I ja po prostu z tego słowa się nie poznałem, co podczas tej sesji was wszystkich przepraszam. I generalnie tyle. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący, ale to bardzo proszę. Na poprzedniej sesji padło pytanie o tą fontannę. Ja chciałbym się jeszcze dopytać. Mieliśmy zapewnienie, że do 9 ta fontanna będzie działała. Ja rozumiem, że ona dalej nie działa i chciałem się dowiedzieć dokładniej, co tam jeszcze brakuje, co musimy naprawić. Jakby wszyscy chyba, którzy byli podczas jakiegokolwiek wiatru na placu, gdy ta fontanna działała, to wiedzą, że to odwodnienie tam nie działa. Nie wiem, czy to jest błąd projektanta, czy błąd wykonawcy, kto za to odpowiada. Jeżeli do 9 ta fontanna miała nie działać, to faktycznie było zapewnienie, że sprawa się skończy w sądzie. No i stąd moje pytanie, jak teraz sytuacja wygląda i kiedy możemy liczyć, że ta fontanna ruszy? Ta fontanna jest całkowicie naprawiona. Przed chwilą też krótko mówił o tym pan burmistrz Rak. Nie wiem, pan to sypiał, bo dokładnie mówił właśnie o tym, że przy wietrze wylewa się woda poza teren, któryśmy sobie wyobrażali, że jest terenem fontanny i to niezbyt dobrze wygląda. Pewno do końca się tego nie uda wyeliminować, ale specjalnie wprowadzamy dodatkowe szczelinowe takie odwodnienie liniowe właśnie, przy pomocy którego mamy nadzieję bardzo zmniejszyć ten problem. Ona w tej chwili tylko jest w fazie, że tak powiem, ponownego rozruchu po naprawie. Wszystko jest naprawione, natomiast ona jest nieodebrana i nie sądzę, żeby ona teraz była uruchamiana, nie dlatego, że coś jest nie tak, tylko dlatego, że no, chciałem zauważyć, że jest jesień już dosyć późna, tak? I po prostu jest bez sensu, żeby w tej chwili ta fontanna działała. No, chyba, że będą jakieś bardzo ciepłe dni, to wtedy tak. Jeszcze pan burmistrz chciał uzupełnić. Ja tylko w uzupełnieniu, bo dosłownie w zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie z wykonawcą i on poprosił nas, żebyśmy definitywnie całość odebrali. Natomiast ja uważam, że w związku z tym, że my w ogóle zakładaliśmy, że do 15 października będzie ten sezon, kiedy ta fontanna będzie tryskała. W związku z tym, że już mamy dzisiaj po 15, ja podjąłem decyzję, że nie przejmiemy do wiosennego rozruchu tego urządzenia. Będzie okres zimowy, niech wykonawca zabezpieczy, zresztą tak jak pozostałą część swojego zadania i z chwilą końcowego odbioru, a może inaczej, a może tutaj nawet z chwilą, kiedy rozpocznie się sezon wiosenny, tak jak mówił ten projekt, czyli chodzi o czas uruchomienia tej fontanny, my z chwilą, kiedy pierwsze wiosenne rozruchy nastąpią, przejmiemy to całe urządzenie. A na dzień dzisiejszy tutaj odmówiliśmy odebrania tego. Natomiast tak jak pan burmistrz powiedział, jeżeli chodzi o elementy konstrukcyjne, tam zostały wybudowane tak zwane buzony. To jest inny rodzaj spórnika, który daje gwarancję tego, że sam spórnik sam w sobie jest leżącym rozwiązaniem. My mieliśmy różnego rodzaju uwagi co do poprawności wykonania poprzednich spórników. Zresztą w wyniku tego były te awarie. Natomiast tak jak zakładał projekt, tak jak zakładają wszystkie urządzenia, przestrzeń fontanny nie jest dopuszczona do ruchu kołowego. To jest, może oczywiście się zdarzyć, że ktoś tam wyjdzie, natomiast jest to typowe urządzenie, które przeznaczone jest do ruchu pieszego i stąd też przy jakiś tam dodatkowo, biorąc pod uwagę niesumienności wykonawcy i tego, że po prostu nie zrobił zgodnie z założeniami projektowymi, no to mieliśmy takie zdarzenia, o których Państwo tutaj mówiliście na sesji. Dziękuję bardzo.
pan przewodniczący, ale do pani też. Ja do pana burmistrza. Panie burmistrze, ja nie podsypiałem. Ja rozumiem, że z tego, co pan powiedział, uważnie słucham z otwartymi ustami zawsze tego, czego pan mówi. I pan powiedział, że fontanna jest dobra, ale nie działa. Jest dobra, ale musi zostać ogrodzona. I to jest dla mnie Monty Python. Dziękuję. Tak, ja rozumiem. No, pan ma takie poczucie humoru, mówię, trochę jest inne. Ale obaj lubimy Monty Pythona, tylko to nie jest przykład Monty Pythona, tak? Bardzo proszę pana przewodniczącego. Ponieważ nie jest pan zainteresowany, ale nie przeszkadzamy. To ja też nie zamierzam z panem rozmawiać, a panu bardzo dziękuję. Pan radny, pan Faktusz. Panie burmistrzu, jeżeli mogę, chciałem wrócić do pytania, które zadałem panu na obszarze ze środowiska, dotyczyło to programu Mieszkanie Plus. Pan powiedział wtedy jednoznacznie, że Szczecinek nie przedstawił tego programu. Jakiś czas później pokazała się na stronach ZGMTBS ankieta, jakby skierowana do osób, które tym programem byłyby w naszym mieście zainteresowane. Stąd moje pytanie, czy zmieni powstanie tej strony. Szczerze mówiąc, nic nie było w wyniku ankiety. Oczywiście ZGM ma prawo ankietować i dogadywać się, a myśmy mówili wielokrotnie, że nie jesteśmy zainteresowani, ponieważ ten program jest nieprzygotowany. Po prostu to są pewne hasła i wszystkie ZGM-y spotkały się zresztą w Szczecinku na takim wspólnym tutaj konferencji, w której uczestniczyłem tylko we fragmencie. Ale wiem, że żadna z tych instytucji nie miała wtedy, że tak powiem, specjalnego zapału do tego, żeby przystępować do projektu tych mieszkań. Natomiast jeżeli tam będą wszystkie wątpliwości, które są wyjaśnione, to oczywiście są tereny tutaj przede wszystkim należące do Agencji Mienia Wojskowego, czyli tutaj do Agencji Nieruchomości Rolnych, na których mogą być tego typu inwestycje Skarbu Państwa realizowane. Ja nie mówię, że ten cały program jest zły, on jest po prostu wprowadzany, tak jak wiele różnych tutaj reform PiS-u, jest wprowadzany pośpiesznie i na kolanie, stąd są różnego rodzaju wątpliwości co do słuszności tych rozwiązań. Dziękuję panu radny, panu Kwaśniu. Rozumiem, do wątpliwości, jak są miasta, przykładem takiego miasta jest Jarocin, którego pierwszym miastem w Polsce doszło do tego Mieszkanie Plus. Docelowo będzie tam 540 mieszkań, z tego co pamiętam, a 400 będzie już na etapie realizacji. I teraz mam pytanie, bo na stronie ZGM wystąpiły trzy kwoty, z tego co pamiętam. Czyli cena najmu metra kwadratowego pod wynajem to wynosiła 15 zł, z możliwością wykupu 30 zł. Natomiast cena metra kwadratowego wybudowania budynku mieszkalnego 3,5 tysiąca. Porównując to z Jarocinem, te kwoty kształtują się na poziomie 10-12 wynajem. 12-14-50 z możliwością wykupu. Natomiast cena budowy metra kwadratowego obiektu mieszkalnego wynosi 2400. I stąd to moje pytanie, na jakiej podstawie te ceny budowy na szczęście. Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie i pan przecież może się udać do ZGM-u, spotkać się z prezesem i to wszystko wyjaśnić. Natomiast ceny budowy jednego metra kwadratowego mieszkania w różnych miejscach w Polsce są różne. Nas cały czas obowiązuje też wycena, która jest podawana przez wojewodę, czy cena metra kwadratowego oscyluje w granicach 3,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. Myśmy zawsze podkreślali, że w Szczecinku jest taniej. Niemniej no, deweloperzy w tej chwili ze względu na pewien boom mieszkaniowy jednak tak sprzedają około tych 3,5 tysiąca złotych metr. Natomiast chciałem tylko podkreślić to, że właśnie te ceny tego czynszu z możliwością potem wykupu są jednak bardzo wysokie, tak? Więc jest kwestia taka, czy rzeczywiście jest taki target, jest taka grupa docelowa, która byłaby takimi mieszkaniami zainteresowana. Dlatego jest bardzo słuszne, że się ankietuje i ludzie się dowiadują, tak, czy to ma sens, czy nie ma. Kiedyś był taki straszny, że tak powiem, boom w stronę budowania budynków TBS. Potem się okazało, że te budynki, mimo że czynsz jest niższy od tego, o czym pan w tej chwili mówił, one się nie cieszą specjalnym uznaniem właśnie ze względu na wysokie czynsze, tak? Także ja mam dalej wątpliwości, ale tutaj na pewno będę słuchał rekomendacji pana prezesa Bełka. No, sprawa jest badana, tak?
a dopóki nie zostanie zbadana, to na pewno żadne decyzje nie zostały podjęte. I pan właśnie no, musiał dosyć daleko szukać, żeby jakiś przykład znaleźć. Tak? To świadczy o tym, że nie tylko Szczecinek ma wątpliwości, bo gdyby tak było to wszystko proste, to by się zgłosił i Koszalin, i Kołobrzeg, i Drawsko, i inne miasta, a się jakoś nie zgłaszają. Akurat najbliższe miasta, które doszło do problemu mieszkania wokół Szczecinka, to jest Świdnik, Wałcz i ostatnio okolice, z tego co ja mam się wcześniej również Koszalin przystąpi. Ja skontaktuję się ze swoim panem profesorem Zelkiem, bo mam jeszcze jedno pytanie dotyczące różnic wysokości tych czynszów, bo program mówi tak, że zgodnie z założeniami rządowego programu Mieszkanie Plus, lokale mieszkalne będą dostępne albo tylko na wynajem, albo na wynajem z możliwością przyjęcia tej własności. I wybór opcji będzie miał przełożenie na miesięczny koszt czynszu. Opcja druga, czyli ta z wykupem, będzie kosztowała miesięcznie 20% więcej. Tutaj w tej ankiecie zrobiłem bez 52%, 15,30. Gdybyś jeszcze nie ten trochę, to ta kwota będą się miała 18 zł. I to właśnie chcę wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zapytać pan radny z drugiej Bardzo chciałbym podziękować panu dyrektorowi OSIR-u i wszystkim pracownikom, dlatego że też najprawdopodobniej w tym roku odbyła się ostatnia impreza akademicka, a Szkoła Podstawowa nr 1 i wszyscy nauczyciele są odpowiedzialnymi za przeprowadzenie imprez akademicznych na stadionie OSIR-u szkolnych. Chciałbym podziękować, bo najprawdopodobniej na następny roku już będzie stadion akademicki i chciałem serdecznie panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom podziękować za znakomitą współpracę i przygotowanie zawsze w pierwszym dniu. Mam pytanie, chodzi o, może tak, w Szczecinku wiele spółek miejskich prowadzi działalność, która, o tym już wcześniej często mówiliśmy, działalność, która jest raz, nie leży w gestii, nie powinna leżeć w gestii tych spółek, dwa, jest konkurencją dla lokalnych przedsiębiorstw. Chodzi mi tutaj chociażby o lokalnych restauratorów, czy też lokalnych hotelarzy. Mieliśmy historię, że PGG zajmował się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych. Wiadomo, jak to się skończyło, było 500 tysięcy złotych strat. I ostatnio też mówiliśmy, to było ostatnio, jakiś czas temu pytaliśmy się pana burmistrza o handel rowerami, jakie prowadzi komunikacja miejska. Oczywiście uważamy, że tego typu działalność nie powinna być prowadzona. No i chciałem złożyć pytania, czyli po pierwsze, jakie nakłady zostały poniesione na środki trwałe od czasu rozpoczęcia działalności do dnia dzisiejszego? Chciałbym też wiedzieć, jakie inne koszty poniosła firma w związku z tą działalnością. Jakie były przychody z tej działalności w poszczególnych latach od czasu rozpoczęcia działalności do dnia dzisiejszego i czy komunikacja miejska ma zysk czy stratę działalności? Chodzi mi o konkretne wartości. Myślę, że tak, pan sobie zdaje sprawę, ja w tej chwili odpowiem na prezesa, chyba nie ma, dlatego że dzisiaj jest otwierane są oferty na autobusy elektryczne, także go nie ma i myślę, że panu na piśmie damy tam odpowiedź na temat tych wyników finansowych, zaangażowania. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć jednym zdaniem, że też nie jestem entuzjastą sprzedawania rowerów przez komunikację miejską i z tego co wiem, chyba ta umowa z Rometem jest wypowiedziana. Pan radny, proszę. Ale podejrzewam, że pan burmistrz orientuje się, czy były zyski, czy straty. No bo chyba co jak co to. Panie radny, wszystko ma informacje. Czy pan nie zaczepia, to ja dobrze, że raz powiem, dane pan dostanie. Natomiast jest tak, że były miesiące, gdzie były straty i były miesiące, gdzie był zysk. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby pan radny, panu Fabusz? Chciałem się zwrócić do pana burmistrza i do koleżanek i kolegów radnych Rady Miasta Szczecinek o pomoc projektu Szansorowi, czyli chodzi o wyfinansowanie placu zabaw przy ulicy 28 lutego. Za chwilkę. Przepraszam, tak, Waciwa, myślałem, że tak, rzeczywiście, Waciwa, tego. Prosili, proszę, no to cały czas osoby, które tam mieszkają, mieszkańcy i
i myślę, że można by się powiedzieć na ten temat i wprowadzić tam dodatek do następnym budżecie. Ja tą sprawę pilotuję w zasadzie od roku. Rzeczywiście była korespondencja między panem burmistrzem, panią dyrektor referatu, potem spółdzielnia mieszkaniowa. Byliśmy z kolegą Jackiem u wiceprezesa w miesiącu maju. Przyszło pismo z tego co wiem do Rady Miejskiej Szczecin, czy do pani przewodniczącej z informacją o chęci nawiązania współpracy. No i dlatego zwracam się z tym apelem do pana burmistrza i do radnych, żeby tą sprawę pani wzięli pod uwagę przy następnym budżecie, który za 8 miesięcy. Dziękuję. Znaczy ja miałbym tylko powiedzieć, że no, te sprawy tego, które na zasadach będą budowane, a które nie, to tym absolutnie tutaj zawiaduje pani dyrektor miejsca, także z nią proszę rozmawiać, jeżeli ona taki wydatek uwzględni przy corocznym budżecie taką propozycję, to prawdopodobnie ona będzie uwzględniona. Ja raczej po prostu proponuję sumaryczną jakąś kwotę na place, natomiast potem, które place powstaną, to jest właśnie sprawa już potem do rankingowania jakby potrzeb, tak, w różnych częściach miasta, należy do oceny pani dyrektor i tutaj wiem, że też radni współpracują, więc nie widzę powodu, którego pan ma również no, tam nie zabiegać. Mam zawsze wątpliwości, jeżeli chodzi o stosunkowo małe inwestycje na terenach spółdzielni. Uważam, że spółdzielnia powinna ponosić nakłady, natomiast myśmy powinni być partycypantem większych raczej inwestycjach, takich, gdzie no, spółdzielnia się zastanawia, bo twierdzi, że nie ma wystarczających środków, możemy się wtedy dokładać. Natomiast nie powinniśmy wyręczać spółdzielni w tym, żeby na terenie spółdzielni stawiać ławkę albo chociaż właśnie budować plac zabaw. Dlatego, że to jest misja spółdzielni, mają na to pieniądze. Do tej pory przynajmniej było tak, że spółdzielnie nie były specjalnie ubogie i to jest sprawa z kolei ich priorytetów, tak? I od tego są spółdzielcy. Nie chcę już tego tematu rozwijać. Są zebrania spółdzielców i mogą naciskać na zarządy, żeby takie lub inne inwestycje za pieniądze spółdzielców przeprowadzały. Dziękuję bardzo, pan radny. Ja chciałem kontynuować ten temat, który przed chwilą pan radny Kwak poruszył. Jest podobna sytuacja na Świątkach. Już od 2 lat mieszkańcy, już tam były zbierane podpisy, tam około 60 podpisów było mieszkańców, którzy oczekiwaliby, żeby tam na tym terenie postawiono zestaw urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Także też mam nadzieję, że w przyszłorocznym budżecie, nie są to duże kwoty, ale chciałbym też, żeby ta część miasta tego typu urządzenie posiadała. Chciałbym, żeby po prostu dobrze by było, gdybyśmy uwzględnili to w przyszłorocznym budżecie. Chciałbym powiedzieć, że na Świątkach jest już zestaw ćwiczeń. Słucham? Na Świątkach jest już zestaw ćwiczeń. Chodzi mi o część Świątek, tą starą część Świątek. Panie radny, Świątki są jednym z najmniejszych osiedli i tam przy jeziorze są stanowiska do ćwiczeń. Każdy mieszkaniec Szczecinka, jeżeli tylko chce, to wystarczy przejść te 100 czy 200 metrów i sobie ćwiczyć. Nawet jeżeli 300. Panie radny, ja pan kolejny pana dyscyplinę. Pan swoje powiedział, ja mam na ten temat inne zdanie, ponieważ pan wraca no to jak mantra. To nie jest tak, że jeżeli 60 osób się podpisze, to my mamy to natychmiast realizować. Ja rozumiem, że ma pan tam jakiś swój rektorat, pan powtarza pewien postulat mieszkańców. Natomiast ja powtarzam panu po raz kolejny, na Świątkach są urządzenia do ćwiczeń i w tej sprawie nie mam nic więcej do powiedzenia. Dziękuję bardzo, pan radny. Chciałbym tu uściślić, panie burmistrzu, powiedział pan, że Świątki są małe, Świątki są bardzo rozległe. Chciałbym zauważyć, że część mieszkańców, gdyby miało skorzystać tam z tych urządzeń do ćwiczeń, to nie byłoby 100, czy 200, czy 300 metrów, ale zdecydowanie wielokrotnie więcej. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Zabieranie radnych nie widzę, więc wyczerpaliśmy porządek sesji. Zamykam sesję.